W sobotę 23 sierpnia w Nidzicy szykuje się prawdziwa uczta dla miłośników sportu. Zespół Obsługi Oświaty i Sportu zaprosił na nidzicką halę widowiskowo-sportową cztery czołowe drużyny pierwszej ligi piłki ręcznej. Zespoły zagrają w turnieju charytatywnym o Puchar Burmistrza Nidzicy. Charytatywny turniej piłki ręcznej mężczyzn pierwsza liga ponownie wita na parkiecie nidzickiej hali. Dlaczego to jest robione? Jest okres przygotowawczy drużyn gier zespołowych. No, warto ściągnąć dobre drużyny z całej Polski do nidzickiej hali. One chętnie tu chcą przyjeżdżać. Są nastawione na to, na fajną rywalizację. W tym roku robimy to charytatywnie dla małej dziewczynki, na nidziczanki Weroniki Kopczyńskiej, uczennicy klasy 5C zespołu szkół numer 1. Myślę, że szczytny cel, zespoły się zaangażowały w to bardzo. Przyjeżdża do nas mocny w tym roku OKPR Warmia Travelland Olsztyn, wzmocniony naprawdę zawodnikami z ekstraklasy, MKS Brodnica, czołowy zespół pierwszej ligi, Kardo Spójnia Gdynia i KS Warszawianka, czyli turniej czterech drużyn. Zaczynamy od godziny 11, dwa mecze półfinałowe i od godziny 16 już mecz o trzecie miejsce, 17, wielki finał tego turnieju. Myślę, że warto przyjść na halę, naprawdę to już jest bliski okres rozpoczęcia ligi, tych drużyn będą w dobrej formie i na pewno chcą pokazać tutaj niskiej publiczności, która lubi piłkę ręczną, kawał dobrej gry sportowej. Od godziny 18.30 na Placu Wolności przed ratuszem odbędzie się Puchar Polski Strongman. 23 sierpnia o godzinie 18.30 na Placu Wolności przy ratuszu odbędzie się druga edycja Pucharu Polski na Warmii i Mazurach. Przyjedzie piątka zawodników z Polski plus dwójka nidziczan. Wystąpią m.in. Sławek Toczek, Krzysiek Schabowski, Grzesiek Peksa, będzie Krzysiek Kacnerski i Artur Walczak. Imprezę poprowadzi Tomek Perek, znany raper, nagrywający m.in. z Peją. Konkurencje, przewidzieliśmy 6 konkurencji z takich nowych, którą zaprezentujemy tutaj publiczności nidzickiej, to będzie przeciąganie tira. Ostatnio w powiecie nidzickim zagościły zawody rangi pucharowej, ale toczone były w parach. Tym razem 7 zawodników zmierzy się z sobą indywidualnie.